Cześć, Mida Was Monter. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować DC do tulejki zwanej likwinatorem. Pokażę to dlatego, że wbrew pozorom jest to prosta czynność, jednakże wiele osób woli zobaczyć i wtedy łatwiej im to przychodzi. Całkowicie to rozumiem. Nie wszyscy są techniczni, mamy na forum niewiasty, więc będą mogły zobaczyć, jak to się robi. Ja używam DC z przezroczystą ścianką plastikowego, łatwiejszy w obsłudze 100%. Łatwiej się otwory wierci, wszystko widać, czy jest nasączany, a służy tak samo jak metalowy. Wszyscy ci, którzy będą mieli tulejki ode mnie, mogą robić ten otwór w odległości 1 cm od podstawy. Jakim wierczem? Różne sugestie. Ja używam jednak wierteł. Jest to bardzo wygodne. Ale wierteł używam nie już z dremelkiem czy innymi urządzeniami, tylko z wkrętarką. Jakie wiertła? Ja mam wiertła 1,2 i 1,5 mm. Dzisiaj zrobię w plastiku 1,2. Nie wiem, jakich likwidów używacie, gęstych, rzadkich, dlatego lepiej zacząć od mniejszego. Dziurkę zawsze można powiększyć, pomniejszyć się nie da. Wyznaczamy sobie wiertełko wkręcone, wyznaczamy sobie 1 cm. Jak wiercimy? Nie za szybko, nie ma takiej potrzeby. Plastikowy wchodzi jak w masło. Wybaczcie, że zasłaniam palcem. Spróbuję nie. Jak widzicie, obroty wiertarki niewielkie. Nie trzeba szybko. Plastik bardzo łatwo się wierci. Wtedy unikniemy nawinięcia watki na wiertło po przewierceniu się na wylot. Jak widzieliście, jestem w środku. Co teraz? A teraz to już wszystko generalnie. Jeśli dostrzeżecie w środku jakieś kawałeczki plastiku, które by zasłaniały światło otworu, można wziąć w palce wiertło, jeszcze raz je włożyć lekko na boczki i oczyścić to otwór. Mamy gotową tulejkę. Mamy do gotowego, przepraszam, DC. Składamy go do kupy z tulejką. Tutaj trochę zdolności manualnych. Żadnych dowcipów z podtekstem. Gotowa tulejeczka. Otwór jest na tej wysokości. Zawsze, gdy będzie Wam się lekko bobrzył lub coś w tym stylu, wiertełko 1,5 w tym samym miejscu, powiększamy otworek i życzę pełni szczęścia. Na remontach.